Witam serdecznie. Dzisiaj będę pokazywał, jak wygląda olej w silniku 156 FMI, klonie silnika Hondy CG125 po 3000 km przebiegu olej. Wymieniałem olej przy niecałych 22 tysiącach km przebiegu motocykla. Mamy teraz niecałe 25 tysięcy, jak widać. Więc olej ma tak mniej więcej 3000 km. Zobaczymy, jaka jest barwa tego oleju, jaki jest kolor. I też zrobimy jakiś test na opiłki, czy nie lata w nich opiłki jakieś w tym oleju. I wtedy dam werdykt. Podsumuję, czy można wymieniać w tym silniku właśnie olej po 3000 km, czy jednak trzeba krócej, 2-2,5 tysiąca km. Bo niestety tutaj trzeba dosyć często wymieniać olej, ponieważ nie ma prawdziwego filtra oleju, jest tylko taka śruba tutaj i pod nią jest taka sprężyna, która dociska taki siatkowy filtr, który, no jakby tak lekko ująć, nie za bardzo filtruje olej, tylko zbiera takie najgrubsze opiłki. Także zobaczymy, jak wygląda taki olej i czy właśnie, bo ogólnie w książeczce Hondy CG125 wymiana oleju jest tam co 3000 km. Jest tam napisane w instrukcji Hondy i zobaczymy, czy tutaj jest to samo. Ok, zlałem olej, ale żeby przyjrzeć się mu dokładnie, to zapraszam Was na zewnątrz. Ok, witam na dworze i tu jest mój kotek, Chesterek. Cześć, Chesterek, powiedz cześć do widzów. Cześć, mój kocurek kochany. No i zobaczmy, tutaj jest olej, jak widać. Jest elegancko czarny. Tak bym powiedział, że jakby idealny kolor na wymianę. I teraz zrobimy test na opiłki. Tutaj mam taki ten mój były taki jakby siateczkę właśnie od tego filtra. Pseudofiltra oleju. To jest właśnie ten pseudofiltr oleju. I zrobimy, że będziemy moczyć go w oleju i zobaczymy, ile zbierze, czy w ogóle co zbierze, jak to będzie wyglądać. Okay. I moczymy go. Czy w ogóle on coś zbierze? Trzymam go mocno, żeby mi nie wypadł. Ok. Ale widzę, że opiłki jakieś pływają tutaj. Ok. Weźmiemy go tu, obmursamy trochę, może za mało trochę ten jeszcze, ale nie widzę, żeby była jakaś tragedia ogólnie. Silnik dobrze pracuje, ale opiłki jakieś, tak, mikroskopijne są jakieś opiłki, czyli jednak polecałbym wymieniać olej troszeczkę wcześniej. Jeszcze sprawdzimy. Okej. Jeszcze może z dwa razy. Nie jest to najskuteczniejsza metoda sprawdzania, ale lepszej nie mam, no sorry. Także zobaczymy, co tutaj się urodzi. No są opiłki, są jakieś opiłki, jakiś brud, ale jest tego naprawdę bardzo, bardzo mało. Czyli podsumowanie. Polecałbym ogólnie wymieniać olej tak jak mówiłem wcześniej, co 2000 km, bo widać, że tutaj co 3000 km on już jest naprawdę czarny, ten olej. Przy 2000 km jeszcze jest taki jakby błysk taki, jeszcze jest w tym oleju taki złoty, a tutaj widać, że to już jest czarne, ale jeszcze nie jest najgorzej, jak to tutaj jeszcze są odcienie takie jasności tutaj, jasnego koloru. Olej to oczywiście Motul 5100, który mu wlałem te 3000 km temu. Jest to typowy olej, który większość osób stosuje do silników motocyklowych. Także można od biedy oczywiście, można wymieniać olej co 3000 km. Ale już zaczął mi pod koniec tego właśnie przebiegu, zaczął mi już pracować tak nieciekawie. Już tak zaczął tak głośniej tam wszystko w środku zaczęło pracować, także
2-2,5 tysiąca kilometrów wymiana oleju to moim zdaniem optymalna, że tak powiem, optymalny przebieg. Także to wszystko w tym temacie. Chciałbym podziękować za te wyświetlenia w poprzednim moim filmiku o Hondzie Varadero 125. Nie sądziłem, że w tydzień nabiła, proszę was, 9 tysięcy wyświetleń, co jak na moje standardy to jest naprawdę super wynik. Także jeszcze raz dziękuję. I teraz już motocykl będę już do zimy przygotowywał. Wymieniam właśnie olej, o, wleję mu nowy motulek. Naleję mu bak paliwa, wyciągnę akumulator. I tyle, śpi. Niech śpi. Po prostu. O, jest ok. Blaszki trzymają, tarcza się trzyma. A niektórzy mówią, że się tarcze w Chińczykach odkręcają. No, nie w moim. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam. Cześć.